słuchajcie, takie krótkie podsumowanie moich rzutów. No więc słuchajcie, z tym zestawem i w moim wykonaniu, przypomnę jeszcze raz, kołowrotek jest to Quantum 660, wędzisko Dajwy 4,2 metra, typowe do surf castingu. I słuchajcie, w moim wykonaniu próbowałem różnych ciężarków, różnych metod zarzutu z tych dwóch, trzech kroków, tak, i stacjonarnie. Maksymalnie 125 metrów na dzień dzisiejszy. No to jest mój drugi dzień na plaży, także dopiero dzisiaj zacząłem trenować jakieś rzuty, tak żeby, wiecie, jakoś tam się wprawić. Jestem spocony dosłownie, ale więcej od kręcenia, wiecie, niż od zarzucania. I teraz tak, no jak dla mnie, przy ciężarze na końcu żyłki 80 gram, jednak jest troszeczkę, to wszystko się gorzej ładuje. Z drugiej strony najcięższy ciężarek, jak miałem założony, to jest 150. Przy 150 bardzo ciężko się zarzuca, naprawdę, no nie wiem, na pewno brakuje mi wprawy, ale może i też siły już po dzisiejszym dniu, żeby naładować tą wędkę, żeby ona dała radę rzucić. Tutaj tylko tak jeszcze się upewnię, bo tak, 110-225 gramów, czyli ona jest dosyć mocna, wiecie, tam wcześniej wam mówiłem, że od 100 do 200, no bo tak sobie myślałem, że pi razy drzwi, kiedyś, znaczy jak kupowałem ją, to tam tyle czytałem, ale okej, okay, no jakby no już szczegóły, no to niby 125 gramów uciągnie, ale na pewno niedaleko, wiecie, na pewno niedaleko z tym mega ciężarem, bo już nawet, że widzę przy 150, to ładowanie jest na tyle jakieś takie mniej skuteczne, że ona nie oddaje już tego rzutu tak mocno. Za to przy 80 ona się nie potrafi dobrze naładować. W mojej ocenie ciężarkiem, którym ja najlepiej tutaj sobie radziłem, to była jednak setka, pomimo tego, że ona ma ciężar wyrzutowo 115 chyba, 110, to jednak setką lepiej to szło. 120 troszeczkę mi osobiście gorzej, ale jeszcze parę razy rzucę na sam koniec dnia. Ale tak czy siak, słuchajcie, magiczna taka cyferka 125 metrów. No i nie do rady dalej, nie? Próbowałem wiele razy, może wy macie jakieś pomysły, ale może macie taki sprzęt podobny jak ja, chociażby wędzisko, bo tam kołowrotek to może mniejsze ma znaczenie, i macie jakieś, wiecie, przemyślenia na ten temat, jak lepiej im rzucać, może jakiś ciężar inny. Ja tylko tyle wiem, że jak rzucam na przykład ciężarem setką i potem chcę zarzucić z całym zestawem, czyli z przyponem, z dwoma haczykami i z rybkami założonymi, to mniej więcej to 25 metrów mi pożera ten przypon, czyli no tyle bym tracił, czyli no na tą chwilę po dwóch godzinach trenowania, może nie aż takiego mocnego, bo już mi też łapy bolą i robiłem przerwę, no to 100 metrów jestem w stanie zarzucić tym sprzętem. No nie jest źle, ale naprawdę myślałem, że no to 150 metrów to dam radę dzisiaj wycisnąć, a za mało jednak trenuję. Może w przyszłości. Trzymajcie się, cześć.